Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do materiału o tym, czy Samsung Galaxy S24 Ultra się przegrzewa. No i zamysł właściwie tego filmu jest prosty. Postanowiłem sprawdzić w trzech wariantach, czy telefon, najnowszy właściwie Galaxy S24 Ultra z najnowszym Snapdragonem 8 trzeciej generacji z 12 GB pamięci RAM, no i oczywiście tym układem chłodzenia, który ponoć ma być bardzo dobry, rzeczywiście to wszystko spisuje się tutaj dobrze i telefon przy obciążeniu nie będzie się nagrzewał. Teoretycznie tak powinno być, a czy tak jest w rzeczywistości, w filmie pokażę Wam na przykładzie właśnie takich trzech wariantów. Pierwszy to jest nagranie 10-minutowego po prostu materiału w 4K w 60 klatkach. Druga, no to właściwie jeżeli chodzi o tą drugą rzecz, no to jest pogranie po prostu sobie w gry, tam trzy tytuły jakieś takie miałem. No i pograłem sobie gdzieś jakoś 7-8 minut na oczywiście maksymalnych detalach i tak dalej. No i też sprawdziłem, jaka była tego temperatura. No i ostatni, czyli po prostu ten nagrany przeze mnie 10-minutowy film 4K w 60 klatkach, po prostu go sobie zrenderowałem w programie do obróbki mobilnej wideo. No i powiem Wam tak, jeżeli chodzi o właściwie pierwszy test, jeżeli chodzi o nagrywanie filmów, telefon generalnie nagrzał się, nie powiem, ale to jest właściwie logiczne przy nagrywaniu w 4K w 60 klatkach. Telefon, jeżeli przez 10 minut bez przerwy nagrywa, no to właściwie tak jak startowałem gdzieś z pułapu około 30 stopni, czyli telefon był powiedzmy w stanie takiego spoczynku i tak dalej, no to nagrzał mi się do stopni 40 i rzeczywiście no jest to dosyć wysoka temperatura. Urządzenie potem, kiedy wziąłem je do rąk, no po prostu było wyraźnie ciepłe, nie jakieś takie gorące, parzące i tak dalej. Natomiast no generalnie widać było, że się nagrzało, ale to jeszcze nie jest tutaj jakimś większym problemem. Kolejny test, który przeprowadziłem, to było sprawdzenie, czy podczas grania, akurat tam przez 8 minut, jak wcześniej wspomniałem wcześniej, grałem sobie w 3 tytuły. No i oczywiście, wiadomo, maksymalne detale, telefon też zresztą, jak widzicie, nie miał żadnego etui na sobie, tak aby nie było tak, że chociażby jakiś tam case sprawia, że powiedzmy tutaj ten przepływ termalny ma jakieś tam utrudnienia, tak więc tutaj mam wrażenie, że wszystko było zrobione w porządku. No i powiem tak, po mniej więcej 8 minutach grania bez przerwy w 3 tytuły jeden po drugim, no telefon nagrzał się do 43-4 kilku stopni, zresztą widzicie to dokładnie na przebitce. No i rzeczywiście, kiedy trzymałem telefon w dłoniach, no to czułem, że on jest po prostu ciepły, tak więc wystarczyło dosłownie kilka dobrych minut, żeby telefon się rozgrzał w momencie, kiedy sobie będziemy grać w gry, no które są mimo wszystko i tak dość wymagające, tak więc nie wybieram oczywiście jakichś takich podstawowych, no ale generalnie nie zauważyłem problemu chociażby z tym, żeby już gdzieś tam występowało jakieś klatkowanie, jakiś tam spadek płynności i tak dalej. Wszystko było w porządku, telefon jak najbardziej sobie fajnie z tym radził, tylko że no był po prostu ciepły. Moim zdaniem, no wydaje mi się, że Snap 8 trzeciej generacji w innych urządzeniach niż Samsungi, nie sprawdzałem jeszcze tego na przykładzie OnePlusa 12, też chciałbym to zrobić, ale tam z tego co wiem sprawuje się to lepiej. No natomiast nie wiem, czy to jest wina dokładnie tego procesora, który tutaj zamontował Samsung, być może to jest jakaś tam ulepszona wersja, ale mam wrażenie, że to chłodzenie, mimo że cały czas producent deklaruje, że ma być poprawiane, ono jest takie jak było. Telefon jak najbardziej działa świetnie, nawet kiedy jest ciepły, kiedy jest mocno obciążony, ale jednak do tych temperatur wyższych dobija. No i ostatni ten punkt, właściwie ostatni wariant tego testowania, czyli po prostu zmontowanie, zrenderowanie filmu, którego nagrałem w rozdzielczości 4K w 60 klatkach, film tam 10 minut z kawałkiem. No i rzeczywiście przepuściłem go przez ten program, skądinąd bardzo podstawowy, ale mimo wszystko obrobił mi ten materiał, tam zajęło to chyba około gigabajta. No i powiem Wam tak, tutaj zaskoczyłem się dość mocno, bo sam render trwał mniej więcej jakieś 6-7 minut, coś koło tego, parę procent baterii ubyło, zresztą widzicie właściwie to na tutaj przyspieszonym tempie. No i powiem Wam tak, telefon startował gdzieś z pułapu 30 stopni, on rzeczywiście był już troszkę schłodzony po tym, jak sobie grałem tutaj w gry i tak dalej, żeby sprawdzić, jak to akurat tam wychodziło. Natomiast kiedy po tych kilku minutach takiego ostrego renderu materiału 4K 60 klatek sprawdziłem temperaturę tego telefonu, no to rzeczywiście byłem w szoku, bo w momencie, kiedy telefon już skończył renderować materiał, to było nawet 50 stopni i rzeczywiście wziąłem telefon do ręki i rzeczywiście on był po prostu gorący. O, to nie było tak, że on był wyraźnie ciepły, on był po prostu gorący. Oczywiście no nie poparzył mnie w dłonie i tak dalej. Zresztą no jak wiemy, tutaj mamy tytan, telefon jest praktycznie cały metalowo szklany, więc to
ciepło, no po prostu no, czujemy je, kiedy bierzemy telefon do rąk, tak jest jego konstrukcja i taka jest jego jakość wykonania. No ale mimo wszystko ten wynik ostatni mnie troszkę zdziwił i pewnie Was też, no bo jednak jeżeli telefon nagrzewa się do 50 stopni i byśmy na przykład kilka materiałów, powiedzmy pod rząd takich wysokiej rozdzielczości z wysoką klatką chcieli po prostu sobie tutaj na nim montować, no to pojawiłby się taki problem, bo z pewnością bateria zeszłaby nam praktycznie do zera, nawet od setki, po chyba kilku już dobrych takich cyklach takiego renderu przy takich parametrach filmu. No i z drugiej strony, no rzeczywiście 50 stopni to już jest dużo. Widać, że to chłodzenie po prostu przy takich już ekstremalnych zadaniach typu montaż filmu wysokiej rozdzielczości na telefonie tutaj sobie średnio radzi. Mimo, że tak jak wspomniałem, mam tutaj najnowszego Snapdragona 8 trzeciej generacji, 12 GB pamięci RAM, tak więc no teoretycznie podzespoły no z pewnością zapewniają nam tutaj możliwości właśnie grania w gry na właściwie najwyższych detalach, jeżeli chodzi o te najmocniejsze tytuły. No i z drugiej strony też montaż filmów nawet w 4K, już nie mówię oczywiście o 8K, bo też ten telefon taki film nagrywa, ale tego już nie sprawdzałem, bo to już moim zdaniem bez sensu. Ale w przypadku montowania, renderowania filmów, które byłyby bardziej złożone, aniżeli po prostu nagrany 10-minutowy film i po prostu wrzucony do renderu, no to gdyby tam rzeczywiście były jakieś przejścia, animacje, film byłby, nie wiem, gdzieś jakiś 20-minutowy i rzeczywiście składałby się z wielu sekwencji, no to telefon, kiedy by go tak sobie montował przez jakieś 10 minut i nagrzał się bardziej niż te 50 stopni, no to wydaje mi się, że jest to już po części trochę niebezpieczne. Zresztą telefon też był odłączony do ładowania. Gdyby jeszcze był podłączony do ładowania, no to właściwie nie próbowałem tego i raczej tego nie spróbuję, bo moim zdaniem jest to już mało bezpieczne. Ale no widzicie po prostu na żywo, jak te wyniki wyglądają. Moim zdaniem rzeczywiście no nie jest super, jeżeli chodzi o to chłodzenie. Oczywiście tutaj też na spokojnie. Telefon już po kilku minutach generalnie już się schładza do takiej normalnej temperatury, nawet z tych 50 stopni szybko sobie zszedł. Natomiast no, kiedy montowalibyśmy taki film, załóżmy za granicą, na wakacjach, w jakichś tam, jak to się mówi, ciepłych krajach i rzeczywiście słońce waliłoby bardzo mocno, na zewnątrz 30 stopni i Wy jeszcze obciążylibyście go takim procesem, no to rzeczywiście telefon albo po prostu by się wyłączył, albo no ściąłby się i tak dalej, bo rzeczywiście ta temperatura dla niego byłaby po prostu już nie do przejścia, no i bateria by Wam po prostu od razu cała spadła i trzeba byłoby telefon schłodzić, no i potem od nowa ładować. Tak więc no generalnie widzicie, jak to wygląda. Moim zdaniem no tutaj te wyniki są po prostu średnie. Tak jak wspomniałem wcześniej, telefon tak czy inaczej działa sprawnie, nawet kiedy jest rzeczywiście mocno rozgrzany i różne procesy działają w tle, nawet te takie bardzo wymagające, ale mimo wszystko ja liczyłem, że w przypadku Galaxy S24 Ultra już tutaj ten układ chłodzenia, który jest w tym telefonie oczywiście, zresztą już nie od tej generacji, ale też wcześniej, natomiast myślałem, że on będzie na tyle dopracowany, że tutaj może nawet przy takim montowaniu filmu wysokiej rozdzielczości z wysokim klatkarzem, no to do 40 stopni dobije i ta temperatura będzie się utrzymywała i nie będzie więcej. No tu się okazało, że wystarczył 10-minutowy film 4K 60 klatek, no i mamy 50, a nawet tam plus 50 stopni, tak więc naprawdę jest moc. No ale cóż, zobaczyliście, jak to wygląda w praktyce. Moim zdaniem to i tak nie jest jakiś wielki minus, bo wiadomo, że na co dzień pewnie nie będziemy grać nie wiadomo ile w jakieś bardzo wymagające gry, czy co chwilę montować filmy w wysokiej rozdzielczości. W normalnym cyklu użytkowania telefon działa naprawdę świetnie, super wydajny i się nie nagrzewa. Natomiast no, kiedy chcielibyście rzeczywiście go mocno przycisnąć, mocno tak przetestować, tak jak ja to zrobiłem, no to po prostu telefon się Wam zagrzeje i rzeczywiście trzeba wtedy uważać, telefon na przykład schłodzić albo po prostu no rzeczywiście gdzieś tam tą pracę rozłożyć na jakieś części, żeby nie za jednym zamachem na przykład nagrywać długi film wysokiej rozdzielczości, grać w gry, w międzyczasie na przykład słuchać jeszcze muzyki i ewentualnie potem montować ten film w pełnej rozdzielczości na maksymalnych detalach. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że się Wam podobał i był pomocny. Jeśli tak, zostawcie pod nim łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzu. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie. Dzięki, no i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnych materiałach.